Dziś Kora obchodziłaby kolejne urodziny. Miała swoją tajemnicę. Synowie artystki dopiero po pewnym czasie dowiedzieli się, że ich ojcem nie jest ta sama osoba. Olga Jackowska była w latach 70. w związku z Markiem Jackowskim. W tym czasie piosenkarka została mamą 2 razy. Najpierw na świat w 1972 roku przyszedł Mateusz, a 4 lata później Szymon. Synowie wierzyli, że ich biologicznym ojcem jest właśnie współzałożyciel Manamu. On sam zresztą też. Prawda wyszła na jaw dopiero po 10 latach. Wtedy okazało się, że młodszy z synów jest owocem relacji piosenkarki z Kamilem Sipowiczem. Kamil miał ogromny wkład w wychowanie dzieci. Myślę, że Szymon czuł, że to jest jego ojciec. Było zresztą między nimi duże podobieństwo. Obecność Marka w naszym życiu prywatnym była minimalna, natomiast Kamil zawsze był. Miałam więc odwagę powiedzieć prawdę, ale musiałam mieć akceptację wszystkich stron. Co dziś robią jej synowie? Mateusz Jackowski ma już 51 lat. Na co dzień jest grafikiem komputerowym. Swoje umiejętności zawodowe wykorzystywał kilkukrotnie, pomagając rodzicom. To on stworzył projekty okładek albumów Manamu, między innymi do Miłość jest cudowna. Z kolei Szymon ma 47 lat. Kiedyś pracował w modelingu oraz jako DJ, ale jego największą pasją jest jazda na deskorolce. Każdy z synów Kory ułożył swoją prywatność i cieszy się dziś dobrym życiem.